Brunon urodził się w Kolonii około 1030 roku. Pochodził ze znakomitej rodziny. Po ukończeniu szkoły udał się do Reims, gdzie była głośna szkoła katedralna. Następnie udał się do Tur, gdzie za nauczyciela miał słynnego wówczas Berengariusza. W roku 1048 powrócił do Kolonii, gdzie został kanonikiem przy kościele świętego Kuniberta. Około roku 1055 przyjął święcenia kapłańskie. W rok potem powołał go do siebie biskup Reim, Manasses I, który powierzył mu szkołę katedralną. Pozostał tu 20 lat. Z jego szkoły wyszło wielu wybitnych mężów owych czasów. W roku 1075 arcybiskup Reim mianował Brunona swoim kanclerzem. Kiedy Brunon wystąpił przeciwko niemu z powodu Symonii, stracił urząd, majątek i musiał opuścić miasto. Wrócił do Reim w 1080 roku, gdzie zaproponowano mu biskupstwo. Nie przyjął jednak tej godności. Wkrótce z dwoma towarzyszami opuścił Reim i udał się do opactwa cystersów w Chaise-Fontaine, by poddać się kierownictwu świętego Roberta. Po pewnym jednak czasie opuścił wspomniany klasztor i w towarzystwie 8 uczniów udał się do Grenoble. Tam święty Hugo przyjął swego mistrza z wielką radością i jako biskup oddał mu w posiadanie odległą od Grenoble o 24 km pustelnię, zwaną Kartuzją. Tutaj w roku 1084 Bruno urządził sobie mieszkanie. Zbudowano również skromny kościółek. Konsekracji kościółka i poświęcenia klasztoru oraz uroczystego wprowadzenia do niego zakonników dokonał święty Hugo. Klasztor niebawem tak się rozrósł, że otrzymał nazwę Wielkiej Kartuzji. Osada ta stała się kolebką nowego zakonu – Kartuzów. W 1090 roku Bruno został wezwany do Rzymu przez swojego dawnego ucznia, papieża Urbana II, na doradcę. Bruno zabrał ze sobą kilku towarzyszy i z nimi zamieszkał przy kościele świętego Cykiera. W tym czasie na Rzym najechał antypapież i błogosławiony Urban wraz z Brunonem musieli chronić się ucieczką pod opieką króla Normanów, Rogera. Daremnie Brunon błagał papieża, by mu pozwolił wrócić do Francji. Papież zgodził się jednak, by mnich założył nową kartuzję w Kalambrii. Król Roger chętnie ofiarował mu ustronne miejsce, zwane La Tor. Tu z pomocą arcybiskupa Reggio Calabria wystawiono nową kartuzję w roku 1092, która istnieje do dziś. W pobliskim San Stefano in Bosco Brunon stworzył jej filię. Tam zmarł 6 października 1101 roku. Jego śmiertelne szczątki pochowano w kościele opactwa. W roku 1513 znaleziono je jeszcze nienaruszone. Obecnie kości Brunona znajdują się w Trumience wraz z relikwiami jego następcy. Jego kanonizacja nie odbyła się nigdy uroczyście. Na oddawanie świętemu Brunonowi kultu pozwolił Leon X w roku 1514. Grzegorz XV rozszerzył jego kult w 1623 roku na cały kościół. Święty Brunon jest patronem Kartuzów. Módlmy się. Boże, Ty powołałeś świętego Brunona do służby Tobie w samotności, za jego wstawiennictwem. Udziel nam łaski, abyśmy wśród rozproszeń życia codziennego zachowali zjednoczenie z Tobą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christ is